Rudy znalazł taki fotel. Wygląda jak od malucha. Chyba jest od malucha. Chyba jest od malucha i będzie robiony detailing. No trochę brudny jest, tutaj trochę porzewiały, ale tak poza tym to spoko. Od przodu przynajmniej, od głównej strony, nie jest podarty najważniejsze. No zobaczcie jak elegancko schodzi, trochę się poszoruje i będzie gituwa. Rudy se szoruje. Rudy to w ogóle lubi samochody, nie? Kurwa. Ostatnio sobie w pokoju postawił taką kierownicę i reflektor i ma plan jeszcze felgę postawić sobie, no a nawet fotel teraz ma. I to nie byle jaki. Ale jeszcze normalnie płozy ma, te szyny takie i te do regulacji. To ogarniejsze jeszcze. Ale jest gity. Ej, w sumie raz byś wytarł, to by już można siedzieć. Ale te foteliki były małe, nie? Bez zagłówków, takie niebezpieczne w sumie. Większość ludzi umierała, wiesz, wypady był. No wtedy ta, w ogóle strefy zgniotu nie było, nic te samochody nie miały. No nic nie miały. Nie wiem, czym się taką skórę powinno czyścić, ale nawet zwykłym płynem nie ma, już jest. Później to się ogarnie jakimś tym, jak coś będzie właśnie. Bez kitu teraz chodzi. No lepiej nie jest, no. Zobacz. Mhm. To się pomaluje, zateguje. Tak jak mówiłeś, nie musi być idealnie, nie? No, żeby było po prostu. O. A to byś musiał jeszcze doczepić, żeby tak nie odstawało. I ale w sumie to jest takie proste jak w takich leżakach z Biedronki, nie? Tam no. Też są takie sprężyny. Rudy ma tutaj czarny kolor, prosto na rdze. Ale jednak zmiana planów. Popej robi sprayem. Rudy już się dusi, Popej ledwo zaczął. Ale ma... Popej ma duże doświadczenie. Popej po prostu jak sprzedaje stare rowery, to je maluję na szybko. No widzicie jaka januszerka? Ty, bo skórę mu zaraz polakierujesz. I będzie inny odcień. Pełen półprofesjonalizm. Aha, bo ty tylko boki robisz, bo samego dołu nie, bo nie widać. Ły, pies. Zaraz będzie czarny pies. No i elegancko. Ale renowacja. Car detailing u Rudego. Kurwa, ale to śmierdzi. Dobra, nie wiem co było robione. Dobra. Elegancko. Trzy ladu Nimo. O, to cofnij. Nawet zacieków nie ma. Jak było, nie można tego brykać, nie? Chyba nie można. Popej kupił JBL-a. Mówisz, że mały? A jaki to jest? Większy jest, Flip 5 to jest. Flip 5? Zapomniałem, że on taki mały są. Ile kosztował? 200. Nasz kolega Gąsior kiedyś takiego kupił. Pamiętam go. I co, on ma USB-C tylko? Bez jacka, tylko przez Bluetooth. Jakiś chujowy tutaj ten ma, to wskaźnik, nie? No. Że ten, że nie ma nie na tyle, tylko tam ma tam. Aha, taki jakiś pasek jakby. Ej, a jak się connect odpala? Nie wiem. Aha, on ma chyba tu do connecta. Chyba to, no. I ale to ma jakiś inny. On miał jakoś inaczej, pamiętam. Ale on miał inny system jakiś ten, party coś tam? JBL party coś tam? Aha, że stary connect nie działa? Ja miałem flipa trójkę kiedyś starego, ale on ma zepsuty ten głośnik w ogóle. Ale w sumie przyda się. Ale to jest używka, nie? Tak. 200 to taka cena taka jako taka, nie? A jak jest najnowszy? 6, nie? Tonsil miał flipa 6, jak JBL wypuścił flipa 5, ale JBL już chyba flipa 6 wypuścił, mi się wydaje. Właśnie. A może chyba tak. Popej JBL-ka kupuj. Z jednej strony wykrzyknik, z drugiej strony JBL na membranie. Kiedyś miał z obu stron JBL-ki chyba. O, a ty masz jeszcze ten sznurek. W moim się on w ogóle urwał już. Witam was nad Wartostradą. Zrobiłem sobie pierwszy od dawna trip rowerowy nowym Primalem, ponieważ postanowiłem na własne oczy zobaczyć jak wygląda zalana Wartostrada. Tu jest skatepark, z którego kiedyś nagrywaliśmy. Na tej małej chopce udało mi się wybić jeszcze starym czerwonym Dartmurem. Po wodzie, po lądzie, dla niego to bez różnicy. Widzowie, doleciałem to, udało mi się w sumie. Zdaję sobie sprawę z tego, że jedzie tramwaj, ale też z tego, że to jest teren zalewowy
i że to nic dziwnego, że to jest całkowicie normalne, że mamy duży poziom wody po tych kilku latach suszy. W każdym razie no po prostu są lata, w których rzeka wylewa i to nic szczególnego, tylko że na terenie zalewowym właśnie od kilku lat jest bardzo popularna wartostrada. Jest tam wysypana taka ścieżka, teraz jej nie widać. Nie mam psychy tu wjeżdżać, bo o ile tutaj jest jeszcze płytko, to widać, że tam będzie już po prostu głębiej. Jest grubo, jest grubo. Nie wiem jak tam jest głęboko, ale przypuszczam, że bardzo. I na pewno warto być ostrożnym. O, tutaj ktoś sobie chyba wyłożył taką ścieżkę z tych cegieł. Tutaj jest jeszcze płytko. Dalej by mi buty przesiąkły, jakbym szedł. Spróbuję tędy. Możemy wejść na naszą hopkę. Tak zwane lądowanie w cudzysłowie tutaj jeszcze jest widoczne. Tam głębokość jest dużo większa. Jakbym chciał przejechać tam, to nawet bym nie próbował, bo jest po prostu, myślę, że ryzyko wpadnięcia do rzeki, do głównego koryta. W ogóle nie widać, gdzie jest ta granica. O, tam mamy te schodki. Tak to wygląda w tej chwili, nie? Ciekawa sprawa, jadę sobie dębiną i nagle zamiast ścieżki jest woda. Słyszałem o tym właśnie w mediach. Niektórzy mówią, że ta afera jest niepotrzebnie, bo to nic szczególnego, że poziom wody się podniósł. Jednak wygląda to naprawdę ciekawie. Zobaczcie, te wszystkie drzewka zalane. Tutaj mamy schodki, po których też kiedyś zjeżdżałem Dartmoorem. Tutaj mamy już tak na wysokość schodka całe zalane. Idę zobaczyć z drugiej strony. To znaczy jako tako tutaj bym dał może jeszcze radę przejechać, ale nie chcę ryzykować. I dzisiaj trip, ostatnie dwa dni były ciepłe, dzisiaj znowu jest zimno, bo teraz widzicie taka zima, nie zima, bo tego śniegu niby nie ma. Zima, nie zima, bo śniegu nie ma, ale musimy się przejechać tymi rowerami, póki jest jeszcze trochę czasu. Dartmoor tutaj bardzo ładnie, muszę wam się pochwalić, że dostałem lampki rowerowe, Popeye mi je polecił, ładowane na USB-C, przednia i tylna. Wydaje mi się, że będą się spoko sprawować, w sumie już powoli mogę je odpalić. Włącz się, czemu migasz? Więc tak. Na dzisiaj to chyba tyle. Nie chcę mi się pchać już tam dalej wartostradą do innych odcinków, więc wracam i do zobaczenia niedługo.